Lucek, graj! Znaczy się, no, plejuj to! Ja nie lubię długich pożegnań, także... Także ja was opuszczam, dziękuję wam chłopaki jeszcze raz za zaproszenie. No, mam nadzieję, że następnym razem wytrwasz do końca całe 2 godziny. Powodzenia! Także się trzymajcie, cześć! Dobra, hej, papa! Ojejko! Siedle przyczeplostów. Wow. Jest tu Passat! Bierzemy Passata. Ludzku, co tutaj robimy? Oj, wiesz co, ty, pamiętam. Ty, skąd ty bierzesz czas, żeby grać w te GTA 5? Bo kurde, powiem ci, 102 level, to naprawdę trzeba się troszeczkę postarać. Streamuję i ten, i wtedy gram głównie właśnie w GTA z ludźmi. A tak czasami też sobie sam dla siebie gram w GTA. Dobra, to jest Passat, to jest model Passata, zobacz, bardzo podobny, prawda? Wiesz, że on ma trochę nawet opcji tuningowych tutaj w GTA, także jest to ciekawa propozycja dla ciebie. Tylko nie jest to zbyt szybki samochód. Znaczy ja tak za bardzo nie lubię się bawić tym tuningiem. O kurde, tutaj była już rozwałka raz. Dobra, słuchaj, tutaj jest bardzo ciężko, bo oni wychodzą z różnych miejsc, więc musimy mieć się na baczności. Czyli, ja wiem gdzie, co to jest za miejsce, tutaj losów chyba rozpierniczyłem. Tak, tak. A no właśnie. Udaj się na osiedle przyczep losów. No tak. Tu zawsze musi być rozwałka. No zawsze. Trevor ich nie lubi. Przechodziłeś fabułę, prawda? Tak. Znaczy... Ja jeszcze całej nie przeszedłem. Ja też nie, ale akurat ten wątek przeszedłem. Jeden próbował nam plecy robić. Nie możemy nikogo wypuścić. Kurde. Dużo ich tu jest. No, musimy tak po kolei, z daleka najlepiej, bo jak się tam wciśniemy, to musimy być pewni, że będziemy tylko czyścić pozostałości. Wiesz, żeby... Trzeba się żeby... gdzieś schować. Może no. Wiesz co, Rucek? Tak? Ja z lewicy, ty z prawicy. Dobra. Mi się wydaje, że tak będzie najlepiej, wiesz? Dobra, spoko. Idziemy odwrotnie, ale co tam? Ekstra, dzięki. Leciał na mnie, a ja mamy się uzupełniać, o to właśnie chodzi. Dobra. Masz tą kamerę pierwszoosobową teraz? Nie, tą zwykłą gram, wiesz? Spróbuj sobie pierwszoosobową, fajnie tutaj jest. Ukradnij motocykle, ale jeszcze tutaj mam gdzieś... Kurde, wrogowie jeszcze tutaj tak, gdzieś tak. Są. Trzeba ich rozwalić do końca. On mnie tu próbuje... O... A no, kurde, szlak by trafił! Spoko, mam jeszcze jedno życie. Gdzie mnie to wyrzuciło? Ty, ale ich tutaj przychodzi nowy. Ja jakąś babkę w krocze strzelałem. Też miałeś gdzie? Nie, no bo ten... Jejku, tak... chłopie, weź, że wyskakuj, no! O, cholera. Musimy uważać, bo oni tu naprawdę wyskakują. Najpierw się nie pokazują na mapce, a potem nagle się pokazują. Znaczy, ja tego jednego widziałem, nie? Dokładnie, gdzie on idzie. Ale i tak mnie zaskoczył, skubany. Ops, ops, ledwo żyję, chowam się. Więcej tu mama nie miała. Ty, no nie widzę dziadów. Tą w samym centrum. Wow. Znowu babkę w krocze. Dobra, ja się chowam, żeby odzyskać zdrowie. Może mam przekąski. Ile tych motocykli mamy ukraść? Właśnie boję się, że musimy wszystkie zabrać. No chyba żartujesz. No, boję się właśnie. Lucek, ja ryzykuję, idę po pierwszy motocykl. Dobra, osłania. Czekaj chwilę. Jest tam kurde, na środku. Po co ja noktowizor włączyłem? Jest, zdjąłem go. Jak się noktowizor włącza? Dobra, tu jest motocykl. Bierzemy go? Tak, ja biorę drugi. Ja biorę ten. Jedziemy. Holender. Holender! Jedziemy w konwoju. Czemu ja ubrałem ten noktowizor? Nie umiesz go wyłączyć? Dobra, wyłączyłem już. Powiedz, Lucek, dlaczego tak jest, że jak człowiek sobie gra, nie nagrywając, to zawsze mu wszystko idzie, a jak włącza te kamery, to no, chyba... No, to już, wiesz, stresujesz się, że ci coś nie wyjdzie i tak dalej. A jak grasz sobie sam dla siebie, to wiesz... No, to wszystko wychodzi. To wszystko wychodzi. Ale nawet się nie przejmujesz tym, nie? Że coś tam ci nie wyjdzie. Trzeba uważać, bo nas atakują. Tak, ja już tutaj trochę strzelam. Nie wiem, czy ty jesteś za mną? Tak, jestem za to, spokojnie, daj radę.
gonią nas, ale nie, są daleko. Masz tam z przodu chyba czysto, nie? Ja nie wiem, właśnie chyba musimy... Nie, nie mam czysto. Właśnie jednego zdjąłem. Po motocyklu musimy chyba dostarczyć, tak myślę. Po jednym. No i chyba będzie tyle. Ale droga przed nami długa. 1 kilometr, to już tutaj, na stacji. Chyba. Albo nie wiem, gdzie to może... Chyba jeszcze nie. Na skróty jedziesz? No jasne. Ja też. To jest właśnie ta cała frajda. Pojeździć sobie po pustyni motocyklem. Tutaj. Ej, nawet dobrze pojechałeś, powiem ci, bo tu jest taki skrót i tu jest kamper wielki. Zgrzybiałego muchankowi musimy dostarczyć. Dobra, nie wiem go jak nazwać, czy co? Zgrzybiały kamper. Może chodziło tu o oddech. Kurza twarz, ja musiałbym zrobić, nie wiem, kilka nocek, żeby nabić sobie taki level jak ty masz. Tam. Znaczy, no, długo się nabija, ale powiem ci, że na misjach się najszybciej chyba zdobywa ten poziom. Ostatnio grałem na tych małpach, co kicały, kurde, przez te punkty, nie? Jak to się nazywa? Kurde, nie wiem. Jest teraz taka jakaś akcja. 5 strzelców, czy 6 chyba strzelców na te małpy. Tak, to są te nowe. Tylko widzisz, te nowe tryby, one są nastawione na większą ilość graczy, no nie? Jeśli tak, tak. My jesteśmy we dwóch, to my nie mamy co tu robić. Ale właśnie fajnie by było jakąś taką akcję kiedyś zorganizować, że zaprosimy jakichś tam fajnych ludzi albo widzów, żeby z nami grali i wtedy ten... Będziemy my i będziemy grać z widzami w takiej akcji. To może być ciekawe. Ale powiem ci, jako małpa sobie nie radziłem, ale jako strzelec to za każdym razem moja ekipa wygrywała. Ciężko było tym małpom przeskoczyć te wszystkie punkciki, które miały do zdobycia. Bardzo ciężko. Za dużo strzelców. A strzelcy są naprawdę bardzo, bardzo dobrzy, nie? Jak tam... No tak. Nie wiem, w dwóch... Pójdą na jednego, to nie ma szans. Udaj się do bloku mieszkalnego. To jest w zasadzie tutaj, ale podjedziemy sobie kawałek. Tu będziemy musieli... zlikwidować... Lucek, czy ten wóz można zrobić jako pancerny? Nie. Ale fajnie by było, co? Kurde, ty tam nie jedź do góry. Nie, nie. Tylko podjadę tutaj. O. Będziemy musieli tutaj osłaniać takiego jednego typa, wiesz? Myśmy to już robili. Tak mi się wydaje. Właśnie, trochę brakuje nowych misji. Zaczynają się te zadania powtarzać. No. O, widzę, że się nie zackasz z nimi. No, tylko raz tak strzeliłem, ale spokojnie. Tutaj nie ma sensu wszystkich rozwalać. Później ten koleś, który będzie jechał po tych wrakach, on może sobie podpalić opony od ognia i zginie. Ups, ups. Ale mam nadzieję, że po jakimś czasie oni zaktualizują, kurde, te zadania, nie? Coś wprowadzą nowego, bo... Wiesz, co możemy zrobić? Właściwie to możemy sobie pójść na ten tryb za chwilę, jak to wykonamy. O tych małpach? Tak, ale zaprosimy, po prostu ja mam dużo też znajomych tutaj w GTA. Możemy zaprosić i ktoś tam dołączy i się pośmiejemy po prostu. Z jakimiś losowymi graczami pogramy. Wsiadaj. To ty jesteś? Nie, nie, to jest koleś, którego musimy chronić. A ty musisz wsiąść do mnie, bo musimy go ochronić. Lucek, gdzie ty jesteś do diabła? Tutaj. Jejku, ty jesteś za mną, a ja cię szukam przed sobą. Dobra, no, spoko. Jedziemy. Ja biegłem do tyłu. Dobra, teraz musimy go chronić, bo on musi dojechać do domu takiego mafioza. No i możemy tak zrobić właśnie, uważaj, z tyłu, za nami są. I to może być fajne nawet, czekaj. Oberwałem. Okay. Yeah! Krzyszunie się przydały do czegoś. O-o. Lucek, spierniczamy z tego, bo to wybuchnie! Lucek! Nie! Ale mamy chyba jeszcze jedno życie, dobra, jest jedno życie. Zablokowaliśmy go tam, damy radę. Ale tyś tam sam rzucił krzyszunie. Ja rzuciłem tam bombę. Ona nie wybucha tak, wiesz, od razu.
Dobra, on sobie już tam pojedzie, bo tam dalej nie będzie miał prawdopodobnie żadnego problemu. To jest jakiś garaż otwarty do połowy. Dobra, pożyczę ten samochód. Powiedz ci, że ten duży, ta Duxta wcale nie jest taka dobra. Ona później jest dobra, jak się ulepszy. Bo teraz ona jest taka strasznie ociężała przy skręcaniu. Jedyny plus jest taki, że widzisz, może sobie ktoś tam na tyły usiąść, więc można w zasadzie wziąć więcej graczy naraz. Kurze, no, twarz. Możemy sobie porobić różne takie nowe tryby. Ja zaproszę kogoś, chwilę poczekamy i ktoś na pewno wbije. No dobra, spoko. Ja mam chyba 100 zaproszeń. No, ja też, bo 100 ogólnie zaproszeń jest maksymalna ilość tutaj. Więcej nie. Ale dobra, mieć. Nie, jak zaprosisz tych 100, których masz na liście, to no. Potem już jest jakaś blokada, tak? Nie, potem kolejne 100 zaproszeń ci przychodzi. Aha. No i masz po prostu ograniczoną ilość zaproszeń, wiesz, że ty możesz posiadać na konto. Ale ilość znajomych jeszcze nie osiągnąłem limitu. Ale też, wiesz, też nie chcę każdego zapraszać, bo tworzę taką no, dla znajomych i potem dopiero wiadomo. Dokładnie, właśnie, to jest to. Tak samo jest na Steamie, że ludzie proszą, żeby zapraszać, a potem masz tam 1000 ludzi i nie wiesz, kto kim jest i chcesz nagrywać jakiś Spin Tires albo chcesz nagrywać jakiegoś ETS-a i wyskakują, kurde, 1000 okienek, nie? Że ktoś bił, że ktoś wyszedł, a to są przecież dla nas całkowicie niepotrzebne informacje. Tak, dawaj ten, swobodną rozgrywkę i zobaczymy właśnie ten tryb jakiś nowy. Nie wiem, jak możemy spróbować, ale pod warunkiem, że nie będę musiał skakać tą małpą, nie? A czy to niekoniecznie musi być ta małpa, bo ty pobrałeś teraz patcha, czyli nie miałeś jeszcze tego trybu, który jest dodany ostatnio. To znaczy się? Nie, ja pobierałem patche. 999 mega miał ten patch. Tak, cholernie duży patch. Zgadza się, ale ty w niego jeszcze nie grałeś. W ten najnowszy tryb. Czekaj, rozegraj. Stworzone i... A, tu są jeszcze walki o przetrwanie, to byśmy mogli zrobić sobie skiną, bo to się fajnie strzela. Skoki spadochronowe, tryb adwersarza, to chyba. Bestia kontra oprawcy. Słuchaj, to możemy spróbować tego adwersarza. Tylko... Tam będą jaja. Ja nie wiem, bo ja w to tak naprawdę mało grałem. Ja grałem wczoraj. A, czekaj, bo to są właśnie... Czekaj, ludzkiek, ja sobie jeszcze zrobię ten, wpłatę, kasę, wiesz? Dobra, spoko. A czemu właśnie to robisz? Bo mam dużo. Ale czemu robię, czy czym robię? No, a tutaj dużo tych misji adwersarza jest. Odrzutowiec VIP-a rozbił się w niebezpiecznej części miasta. Oddział ochroniarzy musi współpracować z członkiem swojej drużyny. Celem, aby zebrać się w strefie ewakuacji i wspólnie dotrzeć do punktu ucieczki. Tymczasem drużyna zabójców musi odszukać i wyeliminować cel. I teraz pytanie, czy my jesteśmy ochroniarzami, czy jesteśmy zabójcami? Ja się przeniosłem do ciebie jako ochroniarz, ale no... nie wiem, bo kurde, tutaj inny koleś też wbił. Dobra, nie ma sprawy, ja zgłaszam gotowość do gry. Dobra, to ja też. To mamy 2-3. Nie. Ja mam beret, kurde, jak te stare Ślązuki, takie, wiesz, jak ty, co wąglem handlowali na kuniach. Kartofle, kartofle! Nie, wujek, chodzi o to, że my jesteśmy, jest 3 ochroniarzy na 1 zabójcę, a ten zabójca też nie... O kurde, jaki my tu mamy sprzęt do dyspozycji. Ale nas tyle nie ma! Słuchaj, ja na wieżyczkę wskakuję. Ja na wieżyczkę wskakuję. Nie ma problem, siadaj. Ej, musisz przycisnąć dłużej F, wiesz? Musisz wysiąść i przycisnąć dłużej F, żeby ten... A, czemu, na tyły. Czemu to tak? O, i teraz. Teraz będziesz normalnie działował. Wszystkie. No. Dziurkuj ich tam, bez skrupułów. Okej. Okay. Tylko ich najpierw muszę zobaczyć, bez celu nie będę strzelał, bez sensu. No spoko. Zawsze uważałem, że ludzie, którzy jeżdżą mi bez sensu, strzelają do wszystkiego, co się rusza, no to jest taka głupawka, nie? Bo to musi mieć wszystko sens, moim zdaniem. No ale nie wiem, może ja się starzeję. No, starzejesz. Starzeję się, nie? To widać nie, po mnie. Żartuję. Nie widać, masz siwe włosy? Ja lubię grać sensownie. Spoko. Ej, masz siwe włosy? Nie, jeszcze. A ja mam. Ale wiesz co, mój kumpel, który jest ode mnie 3 lata młodszy, ma tyle siwych włosów, że masakra, nie? Ja mam jednego. Masz jednego siwka? Znalazłem skurczy syna. Starzejecie się. No a jeszcze
żony nie masz, to co będzie jak się ożenisz? O chłopie, a co a będzie, co będzie jak ci się bajty z mojej, a jak tak jeszcze se fruchniesz tą paróweczką bliźniaki tak narosło, ojej, ja ci już spuczuję, chłopie, ty! Ty uważaj, strzelaj go! O ty chamie jeden. Czekaj, my mamy go chronić chyba. Ty! Właśnie, co ty mi gadasz, strzelaj! A to... Gdzie? Ale mnie też sprowadziłeś w błąda. Czekaj, tu jest jakiś gracz, on będzie nas strzelał. Strzelaj go, po prawej! Po prawej! Dobra, jedziemy stąd. Nie zauważyłem go. Po lewej, patrz, strzela. O kurde, wykończył. Dobra, już się wykończyli nawzajem. To głupki, to jedziemy stąd. O, trochę źle grę zbalansowaliśmy. Nie bo szkodzi. Ja koniecznie z tobą chciałem w drużynie grać i mnie przeniosło do tych napastników. Słuchaj, nie? Ten trzeci został tam z czerwonym. Nie wiem, czy go widzisz na mapie. No, tam został i go tam kasuje. Ktoś do ciebie pisze. No ale widzisz, co napisał? Tak. Skąd wiedział? To i tak jakiś miły gościu, bo ostatnio jeden z moich znajomych, jak mnie zobaczył w GTA, to zaczął od razu do mnie strzelać. Fuck. Chciał mieć szacun na dzielnicy. Dokładnie. Jakiś ham wyznaczył za mnie nagrodę 7000 i miałem przejebane. Wiesz, ile ludzi się na mnie uwzięło? Ja ile? Tutaj nie miałem życia, no chyba z 20 na raz. Dobra, dotarliśmy. To było łatwe. Nie, no, ja nie czuję z tego satysfakcji żadnej. Ja też. Pokręciłem się tylko w tej wieżyce i tyle. Za mało osób. No. Dwie rundy, teraz my będziemy napastnikami. Ojoj. Ja podejrzewam, że ten koleś nawet nie wie, o co chodzi. Ten, który jest napastnikiem. Nie, jak ty mi zacząłeś tu z lewej, tu z prawej, to ja też się pogubiłem, nie? Jako gra. Dobra, teraz my jesteśmy... O kurde! Ja jestem... ja się muszę ewakuować, muszę czekać na ochroniarzy. Czemu? Bo ja jestem teraz celem. No chyba żartujesz. Unikaj zabójców, a mam tylko racę i spadochron. Ty, my o, mamy kurde, też niezły sprzęt. Też niezły sprzęt mamy. To dawaj tu do mnie, osłaniaj mnie. Znaczy nie wiem, czy ty jesteś ochroniarzem. Nie, nie, słuchaj. O... Ja o. jestem likwidaczem celu. To muszę cię... O, fuck. To muszę jakoś cię racą zabić, bo ja jestem celem. No, no bez żadnych takich. Czym ty tu do mnie jedziesz? Jak ja mam tylko racę. Przyjedźcie tu do mnie. Dobra, jadą. Gdzie oni są? O, skurczesny, ty będziesz pierwszy. No ja teraz nie mogę z tobą gadać, bo jestem, wiesz... Oh, fuck. Nie. Ja cię widzę. O nie! O nie! Fuck! Kurde! Chronić mnie! Kurde, muszę się kryć gdzieś. Gdzie ty się tam schował? Gdzie oni jadą? Oh, fuck! Nie, ja uciekam. O kurde, konią mnie! Nie mogę przejść przez ten opłot! Czekaj. No gdzie ten koleś, gdzie ten mój ochroniarz? Fuck! No jak on gra? Gdzie on był? 6 godzin na niego czekałem! Oj, teraz dopiero przyjechał, już po sprawie, no. Ja nie chciałem biec za tym pierwszym graczem, mówię, a obiorę swoją strategię, obejdę cię z drugiej strony. Ale ja się właśnie bałem, żebyś mi tam nie wyskoczył, bo ja cię cały czas na mapce widziałem, wiesz? No tak, no bo gramy razem, nie? Fajne to jest, podoba mi się to. Najgorzej było z tymi mikołajami i z tymi małpami. To było. Nie grałem. To była tragedia. Pomimo tego, że jak byłem w drużynie strzelców, to cały czas wygrywałem, nie? Tam sobie nabiłem troszeczkę fejmu. Ale jak byłem małpą, to było przechlapane. Kurde, ale fajny ten tryb jest, tylko na więcej osób było fajniej też. Chociaż jak już jest tyle, to też spoko. Co teraz? Ewakuacja 2. Bestie! Gdzie bestie?
Bestie, tutaj, no to dobra. Jest to, o czym mówiłem. Małpy Mikołaje, przekichane, to jest właśnie to. Zobaczysz, jakie to jest porąbane, nie? To jest porąbane dobra. Jak stado pędzących imadeł, nie? Jak paczka gwoździ. Ale zobaczysz, co tu się będzie działo. Ja... A to jest fajne, ja nigdy tych trybów nie grałem, naprawdę. A to może być fajne właśnie na live'a, kurde, bez kitu. Ja muszę to pograć koniecznie z ludźmi. Nie radzę. Ja wczoraj jak to grałem, to płakałem ze śmiechu, nie? To jak myśmy... masz Skype'a? Czytaj opisy do filmów, to będziesz wiedział, czy mam Skype'a. No właśnie. Ciapulek. Ale on teraz nie może czytać. No to jego problem. Ja tego też nigdy nie grałem. Ja jestem bestią. Lucek, nie! Ja nie chcę być bestią, ja chcę być saperem. Gotowy do gry. Zmienić się raz. Ja jestem gotowy, jestem saperem. Nie, nie może tak być. Zmieniamy wujek na saperzy. No to dawaj. Zmieniaj, ja już jestem w saperach. Nie jesteś jeszcze. Musisz jestem. Zmienić i nie, nie jesteś. Teraz musisz dołączyć do ten. Do aha. drużyny i teraz dopiero. Aha, sorki, faktycznie. Ej, co to za różnica, jak się będę... afiszował moją gotowy, wygraną. Dobra, jedziemy z koksem. Za dużo graczy, cholera. Powiem ci, że te skoczki mają trudne zadanie. Żeby zabić jakiegoś sapera, to muszą do niego podejść i go palnąć łapą, nie? Ej, jeszcze jeden musi być singlem. No, niestety. To ja będę singlem. To masz przekichane. A co to jest singiel? No musisz po prostu tam te punkciki takie, no, wszystkie zdobyć. A bestia co robi? No to robi właśnie ta bestia. A jestem cynglem, o co chodzi? Ło, jakie mam bronie wypasione. Wow. Wow. Dobra. Nie wiem, o co tu chodzi, ale dobra. O co chodzi? No po prostu musimy... jedni eliminują aha. drugich i tyle. To jest taki zamknięty teren, ale zajebioza. Tak. Taki coś a la Counter Strike. Pojawia się na chwilę na mapie, okej, dobra. Jak zbierze jakiś tam punkt. Tak. I te wszystkie kapuję. Punkty musisz zebrać, zanim my was zabijemy. Znaczy, ja nie jestem bestią, ja jestem z tobą. Ty jesteś ze mną? Chodzi o to, że tak, jak bestia zbierze punkt, to wtedy ona się pojawi na chwilę na mapie, o to chodzi. Żeż ty cholera. Oś kurde. Gdzie ja wlazłem? Po co ja tu wlazłem? Gdzie oni wszyscy są? Wszyscy to wiemy, gdzie są, na mapie. O, jest, na mapce, zobacz. Tak, jak zbierze punkt, to go widać. Tak, no. Najlepiej być gdzieś na wysokich punktach, wiesz, bo wtedy tak, ja jestem. Najszybciej można ich wypatrzyć i ściągnąć. Bo oni skaczą do góry jak cholerne kangury. Poważnie? Aż tak skaczą? To tak, no przecież jak masz jakąś znajdźkę, o widzisz, go tam leci. Gdzie on? Zabity? Nie. O kurde, fajne to jest. Zabity, nie, zabity, to nie jest fajne. O, ktoś popełnił samobójstwo, sam się zabił. Zwariował. Jest, następny, kurde. Ale ja jestem na dachu i... Nie daj mu do siebie podejść, bo cię machnie łapą i po tobie. Tak? Tak. O kurde. Ale on szybko łazi, co no jest? Właśnie, no to o tym właśnie mówiłem. Ja go nie widzę nigdzie, ja muszę chyba zejść na dół. Oni są szybcy, oni skaczą do góry. I dawaj będziemy się trzymać razem, bo ja tu... No. Wygrają, oni wygrają, jak... Zbiorą wszystkie punkty, a my ich nie kropniemy. Dobra, to ja idę do ciebie na dół. Tylko z tym, że ja nie do końca jestem na dole. Ja też nie byłem na dole. Kurde, gdzie on tam wlazł? Ale fajne to. Graliśmy na takiej mapie, był taki wysoki zbiornik ciśnieniowy. I jeden gościu z mojej drużyny, z saperów, tam wyskrobał się do góry, nie? Mhm. I rozumiesz, ten ciołek na niego skoczył i go... Widzę go! I go po prostu zrzucił, nie? Z tej... Zrzucił go z tej wieży ciśnień. Kurde, gdzie on zniknął? To trzeba do nich szybko celować. Wiem, strzeliłem go dwa razy, a on nagle zniknął. No tak. Jest jeszcze jedna bestia, widzisz na dole, taka kropeczka jest. To on właśnie jest na górze. Jak on szybko lata. No, niestety. O kurde. Da się tutaj wejść? Holender! Zginął? Kurde. Nie da rady tym operować. Wujek, gdzie ty jesteś?
Na dachu! Holender! Jak mnie podejdzie... No właśnie widzę, że tam blisko ciebie był, uważaj. No jeśli to ty, nie wiem. Zniknął. Okay. Gdzie oni są? Oni... Lak. O kurde, ty po drabince gdzieś tam całkiem na górę wszedłeś. Lucek, jest koło tej wieży ciśnień. Po twojej prawej. Ja tu nie mam wieży ciśnień. Jest. Bo przecież... Nie, to nie jesteś ty, to jest jakiś... To nie ja. Majci. Kurde, gdzie oni są? Nie możemy pozwolić im zebrać wszystkie punkty. Ja nie widzę tych punktów, ale oni jak zbierają nie, te punkty, no, tych się pojawiają. Nie, no ty ich nie będziesz widział, oni je tylko widzą. Spróbuj tam. Wow! Dobrze, naparzać ze wszystkiego co macie. Gdzie on tam był? Ja ich nie widzę, kurde. O, jest, dobra. Na górze gdzieś skoczył. Ja go tylko przez sekundę gdzieś tam widziałem. I ty mówisz, że to jest fajne. To nie jest fajne, to jest porypane. A to się trzeba nauczyć. To naprawdę trzeba mieć nieźle nasrane pod kopułą, żeby tak coś wymyślić. Jak my mamy to przejść? Jak on może skakać nie wiadomo gdzie? Da się to przejść. Myśmy za perów cały czas wygrywali. Przegrany, czyli on po prostu zebrał wszystkie punkty. Ha. W jednego. No bo on był jeden, kurde, to on nas mógł. Ale zobacz obiegać. Sobie jaki ma level. On to chyba nic nie robi, tylko po prostu cały czas naparza w GTA. Nie wiem, ale chodzi o to, że ten... Że jak on jest jeden, to on może nas łatwo oszukać. A jakby było ich dwóch, to by jeden zdradzał drugiego, takie tam. Kurde, no. Wiesz co, to małpo... O nie! Ja nie chcę być... Ja nie chcę być nim! Nie chcę! Jestem cholerną Dobra. Małpą! Nie! Zbieraj punkty, pokaż się. Nie, ja nie chcę być małpą! Aha, to można sobie wybrać jeszcze klasę postaci. Czyli można być małpą i wybrać sobie jeszcze klasę postaci, czyli typ broni, jakie się posiada. Nie denerwujcie mnie! Ja dlaczego? Ja jestem cholerną małpą. Zbieraj punkty! Kokaj, że chopię tym, no! O, ktoś cię zauważył? Hej. Kacz się do góry, jak kangury. Kurde, jest dwóch! No dwóch, no! Między innymi ja jestem! O, cholera. Wiesz co? Nie wiem, albo coś mi klawiatura po prostu mnie oszukuje, albo nie wiem co. Widziałem go, był przede mną, skubańc, ale on szybko biega. Ja pierdzielę, jak ja mogę go zabić, jak... Jest zniszczalny, jest. Jest zniszczalny! Jak każdy! Każdego tutaj można zniszczyć! Wow, 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 wow. Kurde, niezniszczalni jesteście, ja strzelam, naparzam ze wszystkiego. Jesteśmy zniszczalni, jesteśmy. Gdzie jesteś? Muszę cię upolować. Dzięki. Ty przeciwko mnie. Już dwa punkty zdobyliście? Jakie dwa punkty? Nie wiem. Tu mi się coś pokazuje. Bestie 2. O co chodzi? Ale żem tutaj ugrzązł. Powiedz tylko gdzie. Nie, nie powiem ci gdzie. What the fuck? Widzę! Widać już. Dzięki, Lucek! Ja tutaj się zawiesiłem! To jest nie, to jest po prostu coś jest nie tak! Jak ja mam walczyć? Gdzie ty jesteś? Kurcie, jeszcze przeżyłeś! On tam w ciebie wszystkim naparzał, a ty jeszcze przeżyłeś. Wiesz co, ja robię tę kombinację klawiszy do skoku, a on mi nie chce skakać! Czym tu was zabić? Jak tym się nie da... O! Nie lubię małpy! Nie lubię, nie chcę być małpą! Ja się na to nie zgadzam! Jak ich zabić? Niemożliwe jest! Robię tą kombinację klawiszy, którą się wykonuje skok i to mi nie reaguje, no. Nie?
To jest jakaś kombinacja klawiszy do skoku? Tak, jest kombinacja klawiszy. Pacja i myszką. Gdzie on pobiegł? No, on ma bardzo duży pasek życia, także ciężko wam będzie. A widzę, że jest taki dość obiegany. Polatał sobie tutaj już pewnie nie raz. I wie, jak sobie z wami poradzić. Kurde! Jak on to zrobił? Jak on tak ucieka? Ale powiem ci tylko tyle, jest strasznie dużo punktów do zebrania. Ja pierdziu. On skacze jak te... w Dying Light, wiesz, ten nocny łowca. Tak, 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 ale to jest masakra, to jest, wiesz, jak ciężko trafić? No wiem, jak ciężko trafić. Ale jak grałem wczoraj, to jako saper mało kiedy żeśmy, no właściwie nie przegraliśmy ani razu, nie? No, a to jest niemożliwe. Ale wiesz, co ci powiem? No. Gram tutaj w online i jest taka misja od Lestera, tak? Że tak. Trzeba tam po prostu skłócić dwie bandy jełopów, no. Nie? Tak. I jedni wsiadają do samochodu w barwach tam jednej grupy przestępczej i jadą załatwić tych, a ci vice versa. I powiem wam, że nie umiem tego przejść, nie? Bo zawsze znajdę takich graczy, którzy przede mną polegną, nie? Mhm. I teraz już wiem, jak wy się wkurzacie, jak ja polegnę. Nie, no to ja akurat jako czwarty w tej całej ekipie przegrywam tylko dlatego, że ktoś inny spieprzył, nie? Mhm. I wiem, jak to jest już, jak ktoś da ciała, a... No się lepiej starasz, to grać nie? Właśnie zawsze bez spiny. Dup, już go... O, proszę! No, bo tak można. I już nie ma ciapulka. Ciapulek nie zabezpieczał tyłów. Nie, tyle. Trzeba uważać na plecy. Tak, ja wczoraj widziałem, słuchaj, ja stałem na jednej wieży ciśnień, a drugi z mojej ekipy stał na drugiej wieży ciśnień. I rozumiesz, ta małpa tak skoczyła, że go zwaliła, w locie go palnęła, rozumiesz, tym swoim szponem. Zwaliła go z tej wieży i gościu nie miał najmniejszych szans. Jest. A, sam możecie. Kurde! Majci, co ty robisz? To nie czas na tańce! Jak nie da się zabić, nie? Da się zabić. Jak? Czym? No a mnie żeście zabili, ale tylko dlatego, że przykleiłem się do ściany. Teraz już jest mój. A! No kurde, zabij go! Dostał cię! Ale ja strzelam do niego wszystkim i on dalej biegnie! Dostał cię i to przeokropicznie. Majci dobry jest. Majci cię majtnął. Jak on to zrobił? No, ja strzelam do niego wszystkim, nie? I ty mówiłeś, że to fajne, to jest posrane! Miniganem go wszystkim, czaisz? I on dalej biegnie. Oj kurde. Nie. Skumajcie to! Jaki twardziel! O, tego kurde. Nie miał szans przeżyć. Ty cały czas obserwowałeś? Tak.